Co prawda długie ujęcia najbardziej widoczne są... Gościem kina Konesera w Grudziądzu był Tomasz Raczek, znany i ceniony krytyk filmowy oraz teatralny. Autor programów telewizyjnych w Telewizji Polskiej, w Kanal Plus, Kino Polska, ale także pierwszy redaktor naczelny polskiej edycji Playboya. Zainteresowanie mediów było ogromne. Każdy chciał porozmawiać ze znanym krytykiem. Wyjątkowy gość w Grudziądzu na kinie Konesera. Dokładnie. Dzisiaj, 4 września, wyjątkowe spotkanie. Naszym gościem specjalnym jest pan Tomasz Raczek, nasz twarz kina Konesera. Jest już patronem tego projektu od kilku ładnych miesięcy i w końcu zawitał do Grudziądza. Długo na niego czekaliśmy, ale doczekaliśmy się w końcu. Kino Konesera to impreza cykliczna, skierowana do widza bardziej wymagającego, lubiącego dyskutować o filmie i poznawać film. Właśnie przypomnijmy, spotkania w ramach kina Konesera w kinie Helios kiedyś odbywają? I co? Jaki jest ich cel? Dokonaliśmy małej zmiany. Zawsze to były czwartki, teraz od dzisiejszego dnia, czyli od 4 września, zawsze te spotkania będą w środy. Być może dlatego, że ten termin bardziej pasuje klientom, żeby jakoś dostosować się do widowni. Spotkania kina Konesera są to spotkania wyjątkowe. Prezentujemy wtedy filmy bardziej ambitne dla widowni, którzy oczekują czegoś więcej niż czysto komercyjnego wydarzenia, ale którzy chcą coś przeżyć na filmie i coś z niego wynieść. Po emisji filmu o dźwięcznym tytule Przed północą gość poprowadził dyskusję, która, jak sam mówi, jest wspaniałą kinoterapią, pozwalającą spojrzeć widzowi w oparciu o problemy bohaterów filmowych na własne życie. No, po prostu różnimy się bardzo od mężczyzn. Poza tym pokazana jest taka relacja kobieta-mężczyzna. No po prostu to prawda, że kobiety są z Wenus, mężczyźni z Marsa. Scenarzysta potrafił to swoimi oczami dostrzec, przekuć na dobry scenariusz. Aktorzy to dobrze zagrali i potrzeba widza jest też taka, że ten film musi toczyć się dalej. On to rozumie. On rozumie, że kobiety, no nie tylko w tym wieku przejściowym, ale w ogóle są bardziej emocjonalne. Czasami mówią za dużo, wyrzucają z siebie niepotrzebnie słowa. Mężczyźni z kolei mają tą wadę, że się zamykają, że często właśnie nie mówią i to też nie jest dobre. Ci bohaterowie po kłótni i to się nawet nazywa, kinoterapia, leczenie kinem. Czy państwo myślą, że dzisiaj to jest właśnie kinoterapia? Zdecydowanie tak. Ja też tak uważam. Po spotkaniu z krytykiem filmowym każdy mógł porozmawiać i pozyskać autograf do swojej kolekcji.